Widziałeś gdzieś mamę? Pacjent jest przygotowywany do przewiezienia na oddział endokrynologiczny. Mężczyzna myśli jednak tylko o tym, żeby nie dopuścić do spotkania żony z dwiema kobietami, z którymi flirtował w sieci. Przepraszam, że mi tyle zeszło, ale maszyna się zacięła i musiałam z nią chwilę powalczyć. To dla ciebie. Nic nie szkodzi, skarbie. Przewożą mnie właśnie na endokrynologię. Pojedziesz tam z nami? No oczywiście. To jedźmy szybko. Co wy tacy nerwowi jesteście? Nie jesteśmy nerwowi. Dobrze, ja wezmę drugiego pana dokumenta. Łukasz, czekaj! Musimy pogadać! Naprawdę chcesz mnie zostawić tak bez słowa po tym wszystkim? Wiedziałam! Jeszcze trzecią zbajerowałeś! Trzecią? Ja jestem jego żoną! Tiger, aleś ciebie zawodnik! Masz żonę? Mówiłeś, że dopiero szukasz żony! To są twoje kochanki? Nie. Ale proszę państwa, co tutaj się dzieje? Proszę o spokój! A pani byłaby spokojna, gdyby się okazało, że mąż panią zdradza i to z dwiema kobietami? Ale ja ciebie w ogóle nie zdradziłem, rozumiesz? Ja pisałem tylko z nimi w necie! Ale jakie to były gorące rozmowy! Ty świnio! To dlatego się taki miły zrobiłeś, żeby mi oczy zamydlić, tak? Kochanie, nie, ja w końcu zrozumiałem, że kocham tylko ciebie. Ty draniu! Ja się tam nie gniewam. Ważne, żebyśmy się na jakieś bzykanko umówili. Nie będzie żadnego bzykatka, daj mi spokój, rozumiesz? Oj, dobrze. Naprawdę, dosyć tego. Proszę usiąść na wózek i jedziemy na oddział. To nie jest tak, jak to wszystko wygląda. Mamo, wysłuchaj go chociaż, proszę cię. Żeby kolejne kłamstwa mi wciskał? Nie, dziękuję. Proszę bardzo, jedziemy.